Popołudniową. Mam niesamowicie smutną wiadomość dla wszystkich ciotek. Ślaśnie smutną dla wszystkich cioteczek. Mianowicie nasz kolega mały, nasz mały kolega jedzie już dzisiaj do domku. W domku dokończy już leczenie, ale będzie u siebie, już będzie kogoś innego tutaj zabawiał, a my będziemy strasznie tęsknić. Koci pokój znowu się zrobi smutny i znowu będzie nudne kibicowanie wodzikuskom i tylko sesje kolankowe i takie różne rzeczy. Tak? A już nie będzie takiego fajnego słodziaczka. Nie będzie słodziaczka. Jak? Takiego pięknego mojego słodziaka. A ty lubisz rękę, nie? A ty nie możesz lęki. Nie możesz, bo będziesz potem ludzi drapał. Tak jest, myszeczkę sobie możesz. Także jest ostatni filmik z naszym słodziaczkiem. Ostatni. Najostatniejszy. On jest w dobrym stanie. Także może dokończyć sobie branie tabletek w nowym domku. I tyle. I tyle. I niech już idzie, bo czasy są ciężkie. Tak, już niech będzie w swoim domeczku. Ja się po prostu muszę bardzo cieszyć, że ktoś adoptuje zwierzaczki ode mnie. Bo wiecie, teraz już mam zapytania o kotki z Ukrainy. No, ale ja nie mam kotków z Ukrainy, mam tylko polskie kotki. No i niestety odpadają. Także tak to też będzie teraz. Tak to też teraz będzie, tak. A może jakiś ukraiński kotek tu przyjdzie? Nie wiadomo. Nie wiadomo nic. Na razie są trzy dzikuski. Adopcja ich jest niesamowicie trudna. Każdego jednego. No a trzy to sami wiecie. A tym bardziej w dzisiejszych czasach. Nie chciałabym być zakocona, bo wiadomo, różne rzeczy stoją temu na przeszkodzie. No i ja też już nie mam tyle siły psychicznej, co kiedyś, okazuje się. Co jest dla mnie zaskoczeniem. Bo myślałam, że jestem trochę silniejsza psychicznie, a tu się okazuje, że ciotka jest niestety straszny słabeusz. Taki słabeusz. Ty najbardziej to ręką, nie? Nie wolno ręką. Nie wolno. O właśnie, obetniemy ci pazurki zaraz. Zaraz ci obetniemy. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Bierzemy chłopaka. O. Zobaczymy, jak się zachowuje przy obcinaniu pazurków. Ponieważ tak, w podróży do weta był idealny. Po prostu nawet nie pisnął. Zobaczymy teraz, a coś czuję, że to może być inna sytuacja. Czekaj, 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 bo ja nic nie widzę. Nie, to masz obcięty pazurek. Przecież pani doktor ci obcinała. Czekaj, niemożliwe. Co ja mam, sklerozę? No powiem ci, że masz pazurki. Tylko niektóre, takie już troszkę odrośnięte. Nie, ten nie. A ten? No, czekaj, tutaj był ostry. Poczekaj. Ten nie. O, ten. Widocznie ta końcóweczka już odrosła. Oj, ten jest też taki. Tak. Ten. Ten może być. A w tej łapeczce? Pokaż ten. Ten. Nie, tu są. Ten, czekaj, ten jeden możemy troszeczkę. Poczekaj. Poczekaj, poczekaj.
No dobra, nie będę cię męczyć. Nie. Miałeś obcinane, troszeczkę ci odrosły, ale trudno. No jak serduszko bije. Dobra. To wiesz, co jeszcze zrobimy? Zakropimy ci uszko. Także jeszcze zostawiam na chwilę kamerę. Idź tu, występuj. O, tu występuj. Tak jest. No, miałeś występować. I tutaj dajemy do uszka płyn. Chodź. Zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Płotek. O, proszę bardzo. Do lewego uszka wkrapiamy. Czekaj, czekaj. Ale, nie. I troszkę rozmalowujemy. Pięknie. I teraz bierzemy, wycieramy. Już, tak, ja wiem, to było nieprzyjemne. To było nieprzyjemne. Ale już jest po wszystkim, kochanie. Już jest po wszystkim. Już możesz sobie iść. Na kolankach to on nie lubi. Taki to koteczek. Taki to kochany koteczek. O, taki kochany. Poszedł sobie. Głodny kotek. Bardzo kotek głodny, damy jeść. Już dajemy słoneczko. Jeszcze muszę także pewnie pamiętać, żeby ci to ładnie wszystko przyszykować. Co my tu mamy? Już ci dajemy jedzonko, kochanie, już. Które takie było dobre dla koteczków? Chyba to. O, widzisz, to jest dla siebie dla koteczków. Proszę. Chodź, kochanie. Przepraszam, się nastawiam tu. A tu kamera i tu kamera. Nie wiadomo, jak tu się ustawić. Proszę, malutki. I ja zaczynam się teraz pakować. Wiesz, niuńku? Jedz sobie, a ja się będę pakować. Oj, to jest Rajka. Moment. O, teraz to jest Rajka. Kochana kucinka jestem, tak? Kochana. Tak, kochana kucineczka. Ojejku, moje maleństwo. Moje maleństwo. Cześć, dupko. Cześć, dupeczko. Wszystko dobrze u ciebie? Moja mała dupeczko. Tak, kochanie? Przydałoby ci się tobie też robić sesję, ale wiesz co, nie chce mi się strasznie, bo dzisiaj się napracowałam, nie mam siły, wiesz? Następnym razem. O, my mamy już takie swoje zwyczaje. My podajemy tabletę po prostu w sposób... O, hop! I już. Popnęłaś? No, pokaż. Tak? No, ślicznie. Po prostu tak doszłyśmy do porozumienia, że to jest coś niesamowitego. Nie sądziłam, że nam się to uda. A Maura już też wie, to są tak inteligentne stworzenia. Ona wie, że ja ją tutaj tylko troszeczkę. O, tak. Że jej podam, troszkę o najwyżej miźnę i daję jej spokój. I mamy taki układ zawarty. No dobra. Masz szczęście, że dzisiaj nie będę cię więcej męczyć. Koniec. Ten mały jest tak szczęśliwy. Po prostu jest. Teraz ma masaż, mycie. I jest po prostu w siódmym niebie.
Arioszek, mimo że dopiero po operacji paszczy, to tak dba o swojego braciszka. A ten mały odleciał, po prostu jest na haju. Tu nie jeden jest na haju, tu też jest taki jeden na haju i tam też. Tylko majeczki nie widać, a była przed chwilą. Tak, cudownie.